Dzień dobry, przepraszam bardzo za opóźnienie. Ono było spowodowane tym, o czym donosiłem w poprzednim ogłoszeniu, czyli tym, że to dla mnie zaszczyt. Zostałem poproszony o zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Za chwilę więcej o tym. Wiem, że wielu z was pokrzyżowało to poranne szyki, ale wierzę też, że ci, którzy nie mogli obejrzeć, teraz nie mogą już obejrzeć, bo zwykle oglądali o 9:00, obejrzą sobie spokojnie później. Tych, którzy mogą, proszę o udostępnianie. Dlaczego w Wałbrzychu? Dlatego, że od wczoraj jestem właśnie w Kotlinie Kłodzkiej w Wałbrzychu. Za chwilę jadę do Bolesławca. To wszystko dlatego, że nie zdążyłem dość dobrze odwiedzić tego regionu w kampanii wyborczej. A region to bardzo ważny, bardzo piękny, o czym się przekonuję teraz jeżdżąc tutaj Wiecie, jaka jest sytuacja? Siedzą tutaj ludzie, nasi wolontariusze i sympatycy z Wałbrzycha i nie tylko, którzy zawsze oglądają live'y przez Facebooka, a teraz oglądają live'a na live'ie, czyli siedząc tu i patrząc na mnie, jak robię tego live'a. Później chętnie wam ich pokażę i pokażę też jeszcze wiele innych rzeczy. W każdym razie mamy tu rzeczywiście dzisiaj live'a. W takim sensie dosłownym. W Wałbrzychu dzisiaj będzie głosowana... Czy jest w tej chwili głosowana po raz kolejny, po raz drugi uchwała Stop Plastik. Pamiętacie, może to sprawa była głośna na całą Polskę. Wałbrzych jako pierwsze miasto zakazał na swoim terenie używania opakowań, czy no torebek po prostu jednorazowych w sklepach oraz wprowadził strefy wolne od plastiku, od jednorazowego plastiku w urzędach podległych miastu, w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Ta uchwała została uwalona, mówiąc zupełnie wprost, przez nadzór wojewody z powodów prawnych. Tutaj chodziło głównie o to, że no jak nakazać, jak można nakazać prywatnym korporacjom, żeby, jak samorząd może im nakazać, żeby sprzedawały takie czy inne torebki. Ja uważam akurat, że samorząd na swoim terenie, wyznaczając choćby zasady parkowania samochodów przyjeżdżających z innych miejsc, prowadzenia działalności w ten sposób, że wydaje koncesję albo nie wydaje koncesji, ma pełne prawo decydować o tym, jak będzie ta działalność prowadzona na terenie wspólnoty samorządowej, ale to są spory prawne. Dość powiedzieć, że dzisiaj Rada Miejska Wałbrzycha po raz drugi przegłosowuje tę ustawę, troszeczkę ją ograniczając, jeżeli chodzi o te opakowania plastikowe w sklepach, natomiast bardzo restrykcyjnie podchodząc w ogóle nadal do tematu jednorazowego plastiku w mieście. Słuchajcie, to jest coś, co i tak musi się wydarzyć, dlatego że w 2021 roku zacznie w Unii Europejskiej obowiązywać dyrektywa dotycząca jednorazowego plastiku, która niezwykle zaostrzy korzystanie z tego, a to jest sprawa krytycznie ważna. Tak jak mówiłem, dzisiaj zaproszony przez prezydenta Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha i panią przewodniczącą Romańską do zabrania głosu, my naprawdę nie mamy już czasu do stracenia. My jesteśmy tym pokoleniem, które zrobiło jak najwięcej, znaczy zdobyło jak najwięcej na tej transformacji, na tej zmianie, która się dzisiaj w świecie dokonuje, czy od jakiegoś czasu, 20-30 lat, pędzi coraz szybciej, ale to nakłada też na nas też odpowiedzialność. To znaczy my jesteśmy tym pokoleniem, które musi w odpowiedzialny sposób tą zmianą zarządzać. Bo i my jesteśmy też tym pokoleniem, które musi zmienić swoje nawyki, bo tak naprawdę o nawyki tu chodzi. Jeżeli masz tej samej jakości wodę w kranie i w butelce, to jest kwestia tego, co odkręcisz. Jeżeli masz do wyboru wielorazowe naczynie albo jednorazowe, to jest kwestia tego, co weźmiesz do ręki. Napijesz się z niego tak samo. W nóż czy narzędzia, które będziesz miał przy sobie do krojenia, czy są też takie przecież bardzo proste narzędziowniki, które możesz mieć ze sobą, one jeszcze lepiej pokroją i lepiej posłużą do jedzenia niż ten plastik, który ci się połamie przy pierwszej próbie wbicia w ziemniaka albo w kotlet, albo w cokolwiek tam jeszcze jesz. A więc zostanie to z nami na lata. Ty trzymasz butelkę plastikową przez 15 minut w ręku, torebkę foliową przez 10 minut, jak niesiesz coś do samochodu, a później do lodówki, a ona zostaje z nami na 400 lat. Czy te 400 czy 500 lat warte jest tych 10 minut, tych czasami kilkudziesięciu sekund? I dlatego dobrze jest, że zmieniamy świadomość. Wałbrzych w ogóle pod tym względem jest mega ogarniętym, jeżeli mogę tak powiedzieć, miastem. Wałbrzych przeszedł swoje, wychodzi z, wiecie, że z bardzo trudnej tradycji pokopalnianej, bardzo wysokiego bezrobocia. Prezydent Szełemej, który zdobywa tutaj 85% głosów w każdych wyborach, jest liderem, jakby można powiedzieć, samorządowego, zielonego myślenia o tym, jak rzeczy powinno się ustawiać. Oni mają pierwszą w Polsce chyba własną, albo jedną z pierwszych instalację do przetwarzania odpadów, całkowicie będącą własnością gminy. Znaczy na pewno na Dolnym Śląsku jest to ewenement, chyba w Polsce jednak nie. Mają spółdzielnię socjalną, która zajmuje się
aktywizacją zawodową osób, które są też bardzo ciężko doświadczone przez transformację, a pomagają w upiększaniu terenów zielonych. Tworzą parki kieszonkowe na podwórkach kamienic, tak żeby można było mieć i mały zbiornik retencyjny i trochę zieleni, i żeby to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Są pionierami, jeżeli chodzi o myślenie o niskoemisyjności. Wszystkie radiowozy widziałem tutaj, które ja widziałem Straży Miejskiej, to są hybrydy, są rowele elektryczne dla strażników. Prezydent Szołemej ma obsesję zero waste i stworzenia z miasta Wałbrzycha takiej gospodarki w obiegu zamkniętym, czyli tak naprawdę nie produkujemy żadnych śmieci, tylko wszystko, co produkujemy, przetwarzamy. To naprawdę jest wzór, z którego można czerpać garściami. Poczytajcie sobie więcej, jak będziecie mieli chwilę, o tych zielonych pomysłach w Wałbrzychu. To już o kranówce nawet nie mówimy, która ma być zdatna do picia i która ma oszczędzać ilość tych butelek plastikowych, które walają się po okolicy, ale to jest kwestia myślenia miasta, promowania takich, a nie innych zachowań i mój wielki szacunek dla prezydenta Szołemeja, któremu dzisiaj powiedziałem, że chciałbym kiedyś w Polsce zrobić tyle, albo przynajmniej 80% tego, co on zrobił w Wałbrzychu. I to bardzo ekumenicznie powiedziałem, bo prezydent Szołemej należy do Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim jest praktykującym lekarzem. To jest człowiek, który pracuje na SOR-ze, który bierze dyżury, jest kardiologiem, jest chirurgiem i to przede wszystkim uważa za swoją życiową misję. Jeszcze jak dodam do tego to, że w czasie epidemii koronawirusa na 3 miesiące obniżył swoje wynagrodzenie, żeby ufundować vouchery do różnych instytucji kulturalnych miejskich dla dzieciaków, które po prostu ponosiły koszty psychologiczne zamknięcia w domu, kwarantanny epidemii, no to zaraz nam wyjdzie portret kanonizacyjny. Ale o to przecież tutaj nie chodzi. Życzę mu, żeby prezydentowi, ale też i całemu Wałbrzychowi, żeby im się jak najlepiej udało i konsekwentnie, żeby wdrażali te zmiany, o których mówił. I nawet jak im nadzór wojewody znowu uwali tę uchwałę, to żeby to, co dzisiaj mówiłem też na sesji, to żeby ją podjęli po raz trzeci, po raz czwarty, po raz siódmy, bo my naprawdę nie mamy czasu do stracenia. My już dzisiaj... Chcę, żebyście mieli tego świadomość, bo pisałem o tym, mówiłem, pokazywałem. Każdy z nas dzisiaj spożywa, nie wiedząc o tym, do 5 gramów plastiku dziennie. Czyli to jest tyle, ile potrzeba do wytworzenia karty kredytowej. A więc każdy z nas w wodzie, w jedzeniu, w rybach, w piwie spożywa kartę kredytową codziennie. Do tego doprowadziliśmy w nasze zarządzanie surowcami, które wytworzyliśmy, które mamy do dyspozycji. Z tym naprawdę trzeba zrobić porządek. Ja nie zamierzam mojej córce zostawić świata, w którym będzie musiała swoją pensję, swój wysiłek i swoją energię poświęcać na to, żeby sprzątała po ojcu. Bo do tego to zmierza. To jest kwestia zwykłej, już nawet nie powiem politycznie, ludzkiej odpowiedzialności. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli świadomość tego, że musimy tego wymagać też od naszych rządzących. Czytam właśnie na Twitterze, że minister Woś od Ziobry, który jest nie wiem jakim cudem ministrem środowiska, wpadli teraz na pomysł obniżania opłat śmieciowych dla gmin, żeby można było dłużej składować odpady, żeby dobry rząd poluzował te kwestie związane z odpadami, bo przecież to dzisiaj jest najważniejsze, to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Nie dokładnie dać pieniędzy do sprawniejszego przetwarzania odpadów, tylko dobry pan, żeby zwolnił zatrzymanie tych śmieci u siebie. Oszukuje w innych miejscach samorządy, ale w tym teraz będzie poluzowywał jak się da. W ogóle ta ostatnia aktywność Solidarnej Polski, przechodzę tutaj do tematów ogólnopolskich, znowu zaczyna być bardzo widoczna. Mówiłem wam już, że to jest pomysł Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski na oznaczenie terytorium i pokazanie mózgów przed wrześniową rekonstrukcją rządów. W Zjednoczonej Prawicy trwa teraz walka faworyt to względy cesarza, więc i Gowin z jednej strony z Morawieckim, a z drugiej strony Ziobro próbują pokazać, proszę bardzo, panie przewodniczący Kaczyński, my jesteśmy lepsi, nas ludzie bardziej kochają, my jesteśmy bardziej radykalni, my jesteśmy tacy ładniejsi i bardziej prawicowi. I ci ludzie od Ziobry nie próżnują. Wymyślili wypowiedzenie konwencji stambulskiej, później zaczęły się historie z jazdą na osoby LGBT. Teraz wymyślili i wracają do tego, bo dzisiaj znowu to wróciło, że wprowadzą u nas rosyjskie tak naprawdę, bo to są putinowskie pomysły, przepisy na ujawnianie finansowania w organizacji pozarządowych i oczywiście nic z tego nie przejdzie i nic z tego nie wejdzie w życie, ale co se pogadają i co se będą w mediach, to ich, że wyjdą na walecznych bojowników, więc proszę bardzo uważać na tego typu deklaracje. A jeżeli już wspominamy o Rosji, to wstrząsająca wiadomość z rana.
Aleksiej Nawalny, czołowy opozycjonista w tej chwili w Rosji po śmierci Borysa Niemcowa, zastrzelonego w 15 roku w samym centrum Moskwy, zaraz tuż przy murze Kremla. To tak jakby u nas to morderstwo się dokonało na krakowskim przedmieściu. Został otruty w samolocie lecącym, czy na lotnisku w Tomsku. Z samolotu został w trybie awaryjnym wypakowany w Omsku. Władze nie udzielają żadnych informacji, lekarz Nawalnego nie jest dopuszczony do tego, co tam się dzieje, FSB, Rosgwardia, wszyscy tam już tego szpitala pilnują. Widzicie, tak się załatwia sprawy w Rosji. Jeżeli jesteś opozycjonistą, możesz nim być do czasu. Do czasu, w którym siły państwa dojdą do wniosku, że już dość i należy z tobą zrobić to, co zrobiono już przecież z bardzo wieloma i tymi, co uciekli do Wielkiej Brytanii, i tymi, co zdecydowali się zostać w Rosji. Z taką sytuacją oto mamy do czynienia u naszego sąsiada, było nie było, bo przecież graniczymy przez obwód kaliningradzki, to jest sytuacja, która, że tak powiem, no, napełnia najgorszymi przeczuciami i pokazuje, że reżim chyba rzeczywiście zaczyna dociskać śrubę i dokręcać śrubę w sposób, który nie chcę powiedzieć jest niekontrolowany, bo ktoś to przecież kontroluje. Sam człowiek nie spożywa trucizny po to, żeby się pozbawić życia, będąc aktywnym liderem opozycji, który właśnie wraca z kolejnej ważnej podróży, która z tą misją jest związana. Ktoś mu to musiał zrobić. Przyglądanie się temu i taka bezsilność, która towarzyszy ci, kiedy na to patrzysz, jest rzeczywiście no, przejmująca. Mamy przecież, zobaczcie, że my dzisiaj mamy bardzo niestabilną sytuację u dwóch naszych ważnych wschodnich sąsiadów, bo również na Białorusi. Na Białorusi zawiązała się ta rada koordynacyjna, którą powołała Swietłana Cichanowska. Jej skład jest imponujący. To fantastyczne, że udało się z takiego ruchu społecznego wygenerować 7 osób, które usiadły przy stole i postanowiły zebrać się dla dobra Białorusi. Jest tam między innymi wybitna pisarka, noblistka, pewnie czytaliście jej książki, jeżeli nie, to polecam, Swietłana Aleksijewicz, polecam Cynkowych Chłopców, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, to jest książka, którą mi żona dała do przeczytania, bo ona opowiada o kobietach, które walczyły jako żołnierki w czasie II wojny światowej i opowiadają ten horror ze swojej perspektywy. Nie da się spać po tej książce, nie da się jej czytać bez łez w oczach, jest absolutnie wstrząsająca. Swietłana Aleksijewicz, mówię to jako pisarz też, ja nie mam, przepraszam, powiem to wprost, ja nie mam do niej specjalnie przekonania, kiedy ona pisze od siebie jakieś rozważania i tym podobne rzeczy, mnie to czasami męczy. Natomiast ona jest geniuszem absolutnym słuchu. Ona jest skończonym geniuszem, jeżeli chodzi o słuchanie ludzi i przenoszenie tego później, co ci ludzie powiedzieli na papier. No ma się wrażenie, że uczestniczy się w tych rozmowach, że ona nie tylko słowa wyłapuje, ale potrafi takie opisać te rozmowy, że wychodzą emocje, które towarzyszyły tej rozmowie, że czuje się atmosferę, która panowała w pokoju czy w miejscu, w którym się rozmawiało, że widzi się te rzeczy, które są na ścianach, że jest się tam zaproszonym do tej rozmowy. Ona jest geniuszem literackiego słuchu. Jest tam były minister kultury Białorusi, Paweł Łatuszka, dołączają inni. Unia Europejska wczoraj zdecydowała, że nie uznaje wyników wyborów na Białorusi i powinny zostać powtórzone. Mam nadzieję, że na tym nie koniec. Wczoraj polski minister spraw zagranicznych Czaputowicz spotkał się z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Tak dalej. Należy wywierać presję, bo Łukaszenka zdaje się znowu myśli, że uda mu się przeczekać. Znowu myśli, że uda mu się przegrupować wojska, a przegrupowuje, bo i ta brygada specnazu, która stoi pod Mińskiem i przerzucają komponenty pod Grodno kolejnych sił zbrojnych. Proszę też pamiętać, o czym mówił generał Jarosław Stróżyk w bardzo ciekawym wywiadzie dla Defense 24, przeczytajcie, jeżeli będziecie chcieli, że oni z rosyjskimi wojskami mają przećwiczoną pacyfikację każdej rewolucji, że oni się tym zajmowali przez ostatnie lata bardzo precyzyjnie i to wojsko naprawdę jest w stanie doprowadzić tam szybko do przesilenia, a więc trzymajmy kciuki za Białorusinów, żeby jasna strona mocy zwyciężyła i żeby Łukaszenka zrozumiał, że dzisiaj jego miejsce jest już poza tym obszarem sprawowania władzy. Ten konflikt na Białorusi trwa, ten spór trwa. Ja mocno trzymam kciuki za jedną ze stron tego sporu i za to, żeby społeczeństwo białoruskie pokazało nam i przypomniało nam to, o co sami walczyliśmy, a co mam wrażenie gdzieś pogubiliśmy w czasie ostatnich lat, kiedy zajęci byliśmy zupełnie innymi sprawami. I ostatnia kwestia już. To kwestia, wiecie, która mnie, już nawet nie wiem, czy oburza, czy martwi, czy
czy jak na to zareagować. Będą podwyżki dla nauczycieli od września. Te podwyżki dla nauczycieli były już dawno przewidziane. Rząd powiedział, że już dawno dał samorządom pieniądze na podwyżki. To jest kłamstwo. Wiele samorządów mówi, że absolutnie żadnych dodatkowych pieniędzy nie widziało. W każdym razie nauczyciele zgodnie z wypracowanym porozumieniem mają dostać podwyżki o 6%. Ale jest jedna grupa, która dostanie podwyżki o 8%. I wiecie, jaka to jest grupa? Najmłodszych stażem nauczycieli. Tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową. A wiecie, dlaczego oni dostaną 8%, a nie 6%? Bo jakby dostali 6%, to by się nie załapali na minimalną płacę w Polsce. Muszą dostać 8, żeby dorównać do minimalnej płacy, jaką człowiek w Polsce może zarabiać, czyli tak naprawdę będą dostawali trochę mniej niż 2000 zł na rękę. Proszę mi teraz powiedzieć, jaki człowiek wykształcony po studiach, mający do wyboru pracę w takiej czy innej firmie, w takim czy innym miejscu, które zaoferuje mu nawet o ten 1000, 1500, 2000 zł więcej, zdecyduje się w tej sytuacji na tak ciężką pracę, jak praca nauczyciela. Ja w swoim programie prezydenckim mówiłem wprost, musimy doprowadzić do sytuacji, w której nauczyciel na starcie będzie zarabiał średnią krajową, a nie minimalną płacę w kraju. Bo to od tego zależy mnóstwo rzeczy. Jeżeli nauczyciel będzie dobrze zarabiał, to dobrze wykształci nasze dzieci, bo będzie mu się chciało uczyć i będzie miał na to czas. Jak dobrze wykształci nasze dzieci, to one znajdą lepszą pracę. Jak znajdą lepszą pracę, to zapłacą większe podatki. To jest inwestycja, która zwróci się państwu. Zrobią państwo, które będzie lepsze i będzie tańsze. To jest inwestycja, która zwróci się państwu. Bo będą bardziej świadomi tego, jakie procesy dzisiaj na świecie zachodzą. Ale nie, my będziemy ich trzymali na pensjach minimalnych, bez tak naprawdę możliwości wzrostu tych płac, a cierpieć na tym będą tak naprawdę na koniec dnia nasze dzieci. Nie rząd, tylko nasze dzieci. Jak można rządzić sprawami państwa i kierować nimi w ten sposób w obszarze edukacji? Nie mam zielonego pojęcia. Jest tu jeszcze oczywiście osobny temat, który wiąże się z zabezpieczeniami szkół przed COVID-em. To zupełnie osobna historia. Dzisiaj prezydent Szełemej, który sam jest, jak mówiłem, lekarzem, mówił na Radzie Miejskiej, że czekają nas 3-4 najtrudniejsze miesiące. Później już on twierdzi, będzie lepiej, bo w ciągu tych 3-4 miesięcy nałoży się na COVID grypa sezonowa. Dlatego on teraz tutaj robi projekt szczepień darmowych dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, żeby wyszczepić się przeciwko grypie, bo to po pierwsze sprawi, że objawy COVID-u mogą być dużo łagodniejsze, ale to też może sprawić, że nie będzie nam się mieszało tło, no bo jeżeli my nagle będziemy mieli na izbach przyjęć i w przychodniach 5 tysięcy osób, które będą miały identyczne objawy, bo COVID daje czasami bardzo podobne do grypy, to my nie poradzimy sobie z tymi, nasza ochrona zdrowia. A więc jeżeli wiemy już, że możemy sobie z czymś poradzić, czyli z grypą, to szczepmy się na grypę po to, żeby oszczędzić siły ochrony zdrowia na walkę z COVID-em. Za miesiąc może będą już szybkie testy w Polsce, takie, które pozwalają w ciągu paru godzin oznaczyć, czy ktoś jest nosicielem, czy nie jest nosicielem. Trwa już produkcja leków, bo wiemy już, że chyba w Lublinie trwa produkcja leku na COVID robionego z osocza ozdrowieńców, górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ten lek też ma być dostępny na rynku. Natomiast no, my jesteśmy wciąż za wirusem. Tak, wirus nas wyprzedza, bo nie ma wakacji, nie ma urlopów, nie ma takich czy innych władców, tylko robi po prostu swoją robotę. O tym będę mówił więcej, bo to jest bardzo duży temat zabezpieczenia szkół przed COVID-em. Dzisiaj już czas się kończy. Ludzie czekają, a tutaj też czekają nie tylko ludzie, ale czekają też budki dla ptaków. Zobaczcie, te domki dla ptaków, dla owadów. Boże, dla owadów, nie dla ptaków. Wiecie, do czego służą budki dla owadów, bo już w kampanii one się wielokrotnie pokazywały. Tutaj jest cały proces robienia takiej budki. Ja nie jestem Adamem Słodowym, żeby wam pokazać, jak to się robi, ale tutaj są szyszki, patyczki, mchy różnego typu, cegły, wiórki. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby tych owadów było jak najwięcej, owadów zapylających, ale też owadów, które później stanowią pożywienie dla żyjących w mieście ptaków, dla owadów, które spełniają nieprawdopodobną wręcz rolę ważną w ekosystemie, w tysiącu jego różnych punktów i miejsc. Im więcej będziemy mieli bioróżnorodności, również w obszarach miejskich, tym lepiej. Takie budki dla owadów, ja dzisiaj wręczyłem, dla owadów, dobrze powiedziałem, wręczyłem prezydentowi Szełemejowi jedną, zresztą takie są to też rozwiązane w Wałbrzychu. Ja mam jedną taką w ogrodzie, dostałem od naszych wolontariuszy i jakbyście chcieli kiedyś, to w Wałbrzychu jest mnóstwo inspiracji, jeżeli o te budki chodzi. I ktoś może powiedzieć, ja tam budki, jak świat płonie. Słuchajcie, jakbyśmy tak siedzieli i sobie tylko mówili, że nic od nas nie zależy, bo tam są większe procesy, to nigdy się nic nie zmieni. Cała rzecz polega nie na tym, żeby ktoś zrobił wielką rzecz gdzieś w Brazylii, tylko żeby każdy z nas na miarę swoich odpowiedzialności w Wałbrzychu, w Kępnie, w Augustowie czy w Białymstoku zrobił tyle, ile sam może. Bo jeżeli dzisiaj każdy z nas zrobiłby tyle, ile sam może, to jutro obudzilibyśmy się w raju.
w świecie, w którym nie byłoby potrzeba żadnych funduszy specjalnych, nie wiadomo jakich polityków, gdyby każdy z nas poczuł odrobinę odpowiedzialności za to środowisko i za to, w czym dzisiaj funkcjonujemy, czym oddychamy i co zostawimy naszym dzieciom. Będę mówił, tutaj widzę z tego, co piszecie, temat zabezpieczenia szkół, będę o tym mówił, będę o tym, do tego wracał jutro, pojutrze, bardzo często. Super domki, więc są komplementy. Bardzo, bardzo się cieszę. Ktoś pozdrawia z Wałbrzycha, pozdrawia pan Piotr Szewczyk. Ja też pozdrawiam pana Piotra Szewczyka z Wałbrzycha. Kiedy Szymowski rozliczy się z kasy? Nie wiem, zobaczymy. Może, tak jak mówiłem, słuchajcie, to są kombinacje. Nie wiadomo, zaraz zobaczymy, co oni kombinują, dlaczego on tak naprawdę odszedł, bo że z miłości do kardiologii, to ja głęboko wierzę, bo jestem wierzący, ale no ale też mamy sobie jakiś pragmatyzm. No już bardziej mnie przekonuje odejście pani wiceminister Buk, tak? Ktoś to wyliczył na Twitterze, że pani wiceminister Buk zarabiała tam pewnie około 9 tysięcy czy coś koło tego. Trzeba by było, czy 8 tysięcy, no bo to było 100 tysięcy z czymś rocznie jako wiceminister, a teraz będzie zarabiała ponad milion rocznie jako wiceprezes PGE, czyli 10-krotnie jej wzrosną zarobki, będzie tam pewnie te duże kilkadziesiąt tysięcy pod 100 tysięcy miesięcznie zarabiać. No to powiedzcie, no jak nie odejść z ministerstwa? No, wszyscy byśmy odeszli, tylko żeby nam stanowisk starczyło w tych Lotosach, PGE, wszystkich innych spółkach Skarbu Państwa. Jak ja bym był populistycznym politykiem, to dzisiaj bym wam obiecywał, że stworzymy tyle Orlenów, tyle PGE, tyle PGNiG i różnych innych struktur, żeby każdy z was mógł być co najmniej członkiem zarządu, ale to przecież nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ten majątek pracował na rzecz nas wszystkich, a nie był wykorzystywany do nepotyzmu politycznego, czy do takiego myślenia, dobrze, to niech on teraz pójdzie, sprawdzi się w biznesie, bo zasłużył się dla partii tam czy gdzie indziej. Jak mówię, nie mówię o minister Buch, bo ona jest naprawdę fachowcem w swojej dziedzinie, ale umówmy się, ten skok zarobków jest naprawdę imponujący. Chciałbym dostać 10-krotną podwyżkę z dnia na dzień i pokażcie mi taką osobę w Polsce, która by jej nie chciała dostać, cały czas pracując w domenie państwowej, bo przechodzi z administracji do administrowania państwowym majątkiem. Dąbrowa Górnicza pisze, że mają budki dla owadów w parkach. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam ze Szwalmtal, pisze pan Marek Kozroń i pyta, czy mam budkę dla budki. Zrywam boki, panie Marku, naprawdę. Tak się panu skojarzyło. Nie wiem, zapytam Borysa, czy taką ma. Jak nie będzie miał, to chętnie mu podarujemy. Tylko boję się wtedy, co on mi zechce podarować. Moje nazwisko Hołownia pewnie z pochodnią bardziej leksykalnie, więc może pochodnie mi podaruje. Pozdrowienia z Siemiatycz, pozdrowienia z wielu pięknych zakątków. Pisze pan Damian Maculewicz. Gdzie się podział Jacek Cichocki? Na wakacjach się podział. To jest człowiek, który dba o swoją rodzinę, odpoczywa, więc jest na wakacjach. Jak wróci z wakacji, będzie dalej z nami pracował, z czego się bardzo cieszę. A więc jeżeli pan pyta z troski, to ja z troski i z zazdrości wobec Jacka odpowiadam. Koszalin pozdrawia, wszyscy nas pozdrawiają. Irlandia Północna, mój Boże, jak cudownie. Słuchajcie, ściskam was serdecznie, widzimy się jutro o 9:00, przed wyjazdem do Augustowa i do Suwałk. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień. Dziękuję za spektakularną frekwencję, mimo przesuniętego live'a dzisiaj porannego. I pamiętajcie, że mamy mnóstwo pracy do zrobienia. Pozdrowienia z Wałbrzycha. Jak będziecie mieli chwilę, to przyjedźcie, bo tu jest naprawdę przepięknie. I to wczoraj, jak byliśmy w Kłodzku, to po prostu nie mogłem uwierzyć, jak tam jest pięknie. A dzisiaj, jak jestem w Wałbrzychu, to nie mogę uwierzyć do kwadratu, jak może być pięknie. Tu naprawdę jest pięknie. Wszystkiego dobrego. Wiem, że u was też jest pięknie, bo jesteście pięknymi ludźmi. Dobra, już nie będę brnął w te komplementy, bo i tak mi nikt nie uwierzy. Dobrego dnia. Wałbrzyszanie chcą bzyczeć, ale wszyscy nosicie maski zgodnie z rozporządzeniami i utrzymujecie dystans społeczny? Bo wiecie, jeżeli nie nosicie masek i nie utrzymujecie dystansu społecznego, to będziecie stanowili zły przykład dla tych, którzy nas oglądają, którzy utrzymują dystans społeczny, a wielu z nich, co widzę, bo ja widzę tutaj panią i widzę pana, siedzicie i macie blisko mnie około 30 cm i nie założyliście masek. Więc pamiętajcie, że dystans społeczny i maski utrzymujemy. Proszę bardzo. To jest nasza wałbrzyska brygada dolnośląska, która serdecznie was pozdrawia. Ja też was pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia i trzymajmy kciuki za Wałbrzych.